No, może być trochę ponuro, ale może i tak ma być. Dzisiaj temat depresji. Od środka. Myślę, że ten kolor będzie dobrze odpowiadał temu, jak się człowiek czuje w depresji. Jak ją przechodzi, widzi od środka, jak podchodzi do życia. To nagranie jest głównie dla siebie, no ale podzielę się z nim. Może komuś też się przyda. Zajmę wygodniejszą pozycję. Może trochę przysunę. No, teraz powinno być ok. No. Dobra, telefon wyciszony. Jest cisza, spokój, więc. Więc do boju. Ja postanowię, tak jak zapowiedziałem w 17 vlogu, czas sobie uporządkować pewne rzeczy, opowiedzieć, więc. Więc się za to biorę. Trochę wróciło wspomnienie, jak ostatnio robiłem na Kopernikusie taki kurs wokół depresji, chyba nawet u mojej dawnej lekarki, jeżeli dobrze ją kojarzę. Niestety papiery gdzieś mi wsiąknęło i nie jestem w stanie sprawdzić pieczątek, ale wygląd, głos, imię, nazwisko jakoś tak ze sobą się kleją i coś powodują rezonans we wspomnieniach. Także zacznę od początku, bo to co jeszcze będzie później, czyli niechęć, nienawiść do swojego ciała plus temat myśli samobójczych, to się gdzieś tam wszystko ze sobą przeplata, ale postanowiłem to sobie właśnie tak rozdzielić na trzy porcje. I się przyglądnąć temu każdej tej części z osobna. Okej. Pierwsze, co mi się kojarzy, jeśli chodzi o wspomnienia, to jest czas nastolatka. Okres dojrzewania, kiedy byłem pulchnym dzieciakiem. Może wygrzebię i zeskanuję zdjęcie. No, mając kilkanaście lat, ważyłem już 90 kilo. Niestety nadmiar cukru w diecie robił swoje. Brak kondycji robił swoje, ponieważ się ekspresowo męczyłem. Ja mogłem przebiegnąć kilkanaście metrów i już wypluwałem płuca. Chodzili ze mną czy dziadkowie, czy tato, czy opiekunowie do lekarzy. Nikt nic nie widział. Także to, że siedziałem praktycznie cały czas przed telewizorem, nie potrafiłem się bawić z rówieśnikami, z kuzynostwem, też robił swoje. Nie przyczyniał się do podbudowy mojej samooceny. Tak mi teraz przyszło do głowy, że to w ogóle moja depresja tak jakby to była samoocena, która przebiła podłogę, a potem wykopała wielki krater. Albo stworzyła uderzeniem wielki krater. Jak opiszę, tak opiszę. Tylko, że te opisy odciągną od głównego wątku, więc do niego wracam. Jednym z elementów, znaczy taka największa depresja pojawiła się w wieku nastoletnim, a była związana z inicjacją seksualną, nie ukrywając, ponieważ
Hormony buzowały, brak mamy robił swoje i taka jakby ziemia obiecana w łonie partnerki, czy przy partnerce, mogąc się po prostu przytulić do kobiety, do energii, poczuć obecność energii żeńskiej, to sobie stworzyłem taką ziemię obiecaną. Z racji tego, że byłem wychowany przed telewizorem, jakby z dala od relacji z ludźmi, to było ciężko. Ciężko nawiązywać nowe relacje, jeszcze niska samoocena powodowała nieśmiałość. Nieśmiałość powodowała niesamowite blokady i lęki i się chomik w kołowrotku nakręcał. No ciężki czas, szczerze mówiąc. Najbardziej to znaczy pierwsze już takie myśli się pojawiały w okolicach 7-8 klasy podstawówki. Ale najbardziej się to gdzieś tam na mnie odbiło, jak już poszedłem do technikum. Miałem te 15 lat. 15? 15. No. Że tak powiem, dziewczyny ze szkoły średniej dojrzalsze, bardziej wykształcone fizycznie. Plus jeszcze właśnie dziewczyny ze starszych klas, które już można powiedzieć były bardziej kobiece i takie bardziej atrakcyjne. To po prostu robiło rozpierdziel wewnątrz organizmu. Jakby brak inicjatywy, tylko takie słowo mi się w tej chwili pojawia, no dobra. Brak inicjatywy powodował, że wychodziła lipa i z czasem, jak już gdzieś tam się zaklimatyzowałem w klasie, bo też uchodziłem do takiego trochę klasowego geeka, nerda, dziwaka. Zresztą, że się interesowałem mangą, anime, Japonią. Plus może jeszcze innymi rzeczami. Też na początku nie sprzyjał do tworzeniu relacji w klasie, tylko że moja klasa składała się z jednej dziewczyny, reszta to byli chłopacy. Na początku było 34 osoby, no to jedna dziewczyna, 33 chłopa. Technikum. Że tak powiem, w klasach bardziej związanych z chemią i w licealnych. Że tak powiem, bardziej była odwrócona ta proporcja energii żeńskiej do męskiej. Także właśnie takie obserwowanie, w sumie też może i przechwałki kolegów, ale opowieści właśnie, jak tam już wiązali się, jakieś tam relacje nawiązywali z dziewczynami, czy ze szkoły, czy spoza szkoły, jakoś tam coś się działo. A u mnie ciągle posłucha. Więc te czarne myśli się nakręcały coraz bardziej. Do tego etapu doszło nawet, jak już sobie taką naprawdę czarną jamę wykopałem. To mówię z pełną powagą, że ja stwierdziłem, że jestem jakiś przeklęty, a że mam tego męczennika w Human Design, to tak się to przekręciło, że tak powiem, moje bycie prawiczkiem chroni świat, ponieważ gdy dojdzie do mojego pierwszego razu, to będzie koniec świata. Jakaś asteroida pierdyknie albo coś się tego typu stanie. Przyjdzie koniec świata i szukanie było sensu po prostu w swoim dziewictwie. To mniej więcej jak miałem 17 lat. Wtedy też gdzieś pojawiły się pierwsze myśli samobójcze. Tak
na tą chwilę wydaje mi się, że to też miało właśnie związek z wczesną utratą mamy i z tym takim dziecięcym lękiem pierwotnym, że utrata mamy oznacza śmierć. Ja akurat miałem 3,5 roku, jak mama umarła, ale jakiś jej taki niedosyt duży został. Zresztą jeszcze niedawno się objawiał, więc no, dobre ponad 30 lat z tym niedosytem żyłem. Może i tam dalej gdzieś jest, ale już jest dużo mniejszy, ale jest. Ale właśnie taki pierwotny lęk przed opuszczeniem przez matkę, porzuceniem przez matkę, bo w świecie zwierząt to dla małego zwierzątka oznacza śmierć. I gdzieś to też jest w nas zakodowane. Ja już miałem 3,5 roku, ale to już. Ciężko w ogóle powiedzieć, jaki jest wiek dobry, żeby rodzice odeszli. No ale na pewno nie dziecięcy i nie nastoletni, żeby psychika w miarę dobrze hulała. Taki ping-pong mi się w głowie zaczyna. Przypuszczam, że właśnie o tego ping-ponga chodziło, nagrywając ten film. Niech mecz trwa, ile lecimy z tym setem. No. Pierwszą dziewczynę miałem, jak miałem 18 lat. Jakby sytuacja się trochę poprawiła, ale no po pierwsze pół roku to był taki w miarę fajny związek. Potem to trochę oklapło, ponieważ właśnie tak jak ostatnio nawet na warsztatach u Olega, wyznaczyć sobie cel i co dalej. No i tak, moim celem było mieć dziewczynę, ale jak już ją miałem, to co dalej? Nie było, nie miałem pomysłu na tamten czas. Jedynie w głowie bliskość i przytulanie. To był taki najważniejszy priorytet. No ten związek chyba trwał półtorej roku. Jak stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, ponieważ no, jakby się to samoczynnie wypaliło i zatem to był związek oparty praktycznie na teorii. Ponieważ moje obrazy związków były wzięte z telewizji, z seriali, z filmów. Trochę z tego, co gdzieś tam przyobserwowałem w rodzinach, z którymi miałem do czynienia, ale to były takie skrawki, urywki. Więc głównie to było oparte, powiedzmy, na teorii telewizyjnej. A dobrze wiemy, że seriale są jakie są, filmy są jakie są. Jest to odpowiednio skonstruowana narracja i no i niestety nie udało się tej fabuły filmowej przekuć mi na życie tam. Więc się sypnęło, więc tu już się pojawiło dołkowanie. Później, znaczy w ogóle to tak właśnie gdzieś w okolicach trzeciej klasy szkoły średniej, poznałem też moją kuzynkę, która to była czwarta klasa, czyli czwarta. Chyba było niedługo przed śmiercią mojego taty, właśnie tak się zgadzałem z moją kuzynką, która też chodziła do tego technikum. Ona jakby mnie wprowadziła do jakby w grono swoich znajomych i też od niej i właśnie od tego grona znajomych uczyłem się.
nauczyłem się po prostu relacji jakby takich rówieśniczych. Ten czas mi dużo dał. Także tutaj pojawiło się takie nauka z życia. Też gdzieś tam w szkole ciągnąłem do dziewczyn, starałem się właśnie przebywać jak najwięcej z nimi. Szukałem tej swojej szansy, że może akurat jeszcze było zanim w ogóle miałem ten swój pierwszy związek. I no ale to przebywanie w towarzystwie, a bliskość, obecność to nie to samo. Z przyczyn oczywistych. No ale właśnie byłem takim ogonkiem za grupą dziewczyn, dużo znajomych dziewczyn, co później też gdzieś tam się odbiło na dalszych losach, ale to jeszcze przejdę do tego. No, skończyła się szkoła, zaczęły się studia. Tego, co gdzieś tam pamiętam, chyba dalej utrzymywałem się ze znajomymi trochę kontaktu z tej grupy. Najsilniejsze to było jeszcze w szkole średniej, jak już po śmierci mojego taty, jak po prostu chata była wolna i była po prostu, było mieszkanie do dyspozycji, w którym można było po prostu się spotkać, zrobić domówkę, posiedzieć i się po prostu pobawić, miło spędzić czas. Na studiach no to też gdzieś tam były takie właśnie jakieś różne podchody, próby, flirty, ale różnie to wychodziło. Dopiero jakiś taki poważny związek się zaczął na drugim roku. I z jakichś takich żartów wyszło, że właśnie poszedłem z taką dziewczyną, która mi się podobała, na ich mieszkanie i się okazało, że współlokatorka ma podobne poczucie humoru, no i że tak powiem, coś tam przeklikało, coś tam się zaczęliśmy spotykać, gadać ze sobą, niedługo to było na wiosnę, niedługo później przyszły wakacje, no to gdzieś tam pisaliśmy ze sobą, no i tam przez te wakacje jakby uczucie rozgorzało. No, ten mój pierwszy związek właśnie gdzieś tam uspokoił te stany depresyjne i tą niską samoocenę. Później jak się zakończył, no to już była taka trochę huśtawka. Ale jakby na studiach trochę podbudowała się ta moja samoocena i te relacje jakoś udało się zawiązywać. No to różnie było, no ale przynajmniej coś się działo, było w lepszą stronę. Było światełko nadziei w tunelu. Właśnie z tą dziewczyną przeklikało. Zakochaliśmy się w sobie. No i tak było 1,5 miesiąca. Może i nawet nie, bo jakieś 1,5 miesiąca powiedzmy. Że tak powiem, faktografia nie ma aż takiego znaczenia, ale to pamiętam, bo ja akurat właśnie na studiach miałem praktyki jako taka pomoc biurowa. No i później mnie zostawili, dorabiałem sobie w biurze. Prezes mnie polubił, tam się naprawdę fajnie pracowało. Pamiętam, że to był początek września, bośmy od października mieli wrócić na... Nie, to na drugi rok, to było końcówka pierwszego roku. Tak, dokładnie. Nie. Zaraz, jak to było? Nieważne. Już sobie nie przypomnę. Wydaje mi się, że mogło to być końcówka drugiego roku. Ale widać, nie ma to takiego znaczenia. W każdym razie była taka sytuacja, że
Nagle dostaję telefon. Siedząc właśnie tam w pracy, no bo wrzesień. Nie, tak sobie dorabiałem tam i nagle telefon, komórka i dzwoni moja ukochana, że się już nie możemy spotykać, bo nie pasujemy do siebie, gdzie jeszcze kilka godzin wcześniej, czy dzień wcześniej, chyba dzień wcześniej, bo to gdzieś było nad ranem, około godziny 9, 10 zadzwoniła, więc dzień wcześniej jeszcze wszystko pięknie, ładnie, dobranoc, kocham cię i tak dalej. A następnego dnia nie pasujemy do siebie, to nie możemy się więcej spotykać. No to po prostu puf, mózg rozwalony na kawałki, serce po prostu rozwalone. Rozryczałem się tam przy tym biurku, gdzie pracowałem. To po prostu nie potrafiłem już okiełznać emocji wtedy. Wtedy chyba do końca dnia byłem rozpieprzony totalnie, nie byłem w stanie pracować. No i się zaczęło, ale o co chodzi? No i zero kontaktu, zero kontaktu, no że tam cały czas jakieś takie odpychanie. Pamiętam, że wtedy wziąłem, już po prostu zacząłem spisywać to, co myślałem, to, co czułem, po prostu cały ten żal przelewać na kartkę. Dalej to nic nie dawało, to chyba po 10 dniach od tej sytuacji, po 10 dniach od tej sytuacji, dopiero, nie wiem, jakoś tak się wkurzyłem, wziąłem ten, bo tam próbowałem coś robić, ale byłem odrzucany. Więc z dnia na dzień coś w rodzaju pamiętnika takiego emocjonalnego. Spisywałem, wkurzyłem się, wziąłem to, zapakowałem w list i wysłałem to do niej, bo ona mieszkała w innym mieście. Po prostu musiałem to spisywać, bo tak się we mnie kotłowało, że chciało mnie po prostu rozsadzić emocjonalnie, psychicznie. Więc pisanie tych listów, tego tak z datami i tak dalej, to jakoś mi pomagało sobie ulżyć i przetrwać ten czas. No ale cały czas nie. Jeszcze po tym liście można się domyślić, że lepiej nie było. Nadszedł październik. Studia. I spotkanie ponowne. No i ząk. Pół roku widywania się praktycznie na zajęciach i nie odzywania się do siebie, to był koszmar. Więc łatwo sobie pomyśleć, w jakim ja byłem stanie wtedy emocjonalnym. To po prostu było oranie po glebie. Potężnym tarciem. Jedyne porównanie na tą chwilę, jakieś takie, jakie mi przychodzi. Niech będzie. Niech ping-pong leci. Gdzieś po pół roku jej współlokatorki pogadały ze mną, że tak, nie, że jak nas widzą, to ciężko i tak dalej. Nie mogą patrzeć, jak nasze relacje wyglądają, no i się spotkaliśmy. Pamiętam, że odprowadziłem te koleżanki na dworze z PKS, one na weekend pojechały do domu, się rozjechały, a ta moja ukochana została na mieszkaniu i tam czekała. No, że w pierwszej wersji to było, że to te współlokatorki wymyśliły, ale później za jakiś czas mi wyznała, że to był jej pomysł. No i tak zaczęliśmy gadać. Nie chciała mi powiedzieć, o co chodziło, ale że tak, że ją to strasznie męczy i miała dosyć. No i tak się zaczęliśmy widywać. Gdzieś tak po 2 miesiącach od tej rozmowy wyszło, że po prostu jak mnie rodzice, jej rodzice mnie zobaczyli. Ja wtedy nie byłem okazem elegancji, jeśli chodzi o styl ubierania. Takie rozczłopane adidasy, przyduże dżinsy, bluzę z kapturem. W skrócie niechluj. Więc po prostu
stwierdzili, że my nie pasujemy do siebie i to oni jej kazali wtedy zadzwonić i powiedzieć, że się już nie spotkamy, że nie pasujemy do siebie, ale miała to wziąć na siebie. Więc też swoje przeszła, żyjąc z takim brzemieniem. No ale właśnie jakby tam ta depresja już odpuściła. Jak się tak zaczęliśmy spotykać, widywać, rozmawiać, okazało się, że uczucie dalej jest. Jeszcze zanim się dowiedziałem, o co chodzi, po prostu tak nas ciągnęło do siebie, że się tak zaczęliśmy spotykać. Później mi powiedziała, o co chodzi. No to się spotykaliśmy w tajemnicy. No i tak studiowaliśmy, relacje się poprawiły, spędzaliśmy czas razem, związek kwitł. Z tego, co pamiętam, to by było się na trzecim roku. Tak, to było na trzecim roku właśnie. Pisanie pracy licencjackiej. No to z racji, że ja wtedy jeszcze nie miałem komputera. Dopiero pierwszy komputer kupiłem parę lat później. Taki swój, tak? To wszędzie albo kafejki internetowe, albo u znajomych, albo co się dało, to na telefonie. O ile jeszcze telefony wtedy pozwalały na to. No to dopiero kilka lat później jakiś taki lepszy telefon miałem. Pierwszy telefon miałem pożyczony, jakiś to był Ericsson taki, z jednorzędowym wyświetlaczem. A później pamiętam, że na studiach, chyba 2004 rok, podpisałem umowę w T-Mobile, miałem Sony Ericssona T630. Jaki to był wypas, aparat kolorowy, wyświetlacz. Tak, bo wcześniej był chyba T610, ja go nie miałem, w ogóle mi się nie podobał. Pierwszy to był chyba T630. No. To później był K700. Chyba jakoś tak było. Mało ważne w tym wątku. No, to wtedy się zaczęło jakoś tak bardziej MMF. Rozmowy były w ciul drogie, jeszcze wtedy miałem telefon stacjonarny, to się bardziej na stacjonarce wisiało. Szukając właśnie tej energii żeńskiej, kobiecej. Najdłuższa moja rozmowa na telefonie stacjonarnym to było 5,5 godziny z drobnymi przerwami. Na toaletę czy tam na coś. Ale tak to potrafiło być. Godzina rozmowy na stacjonarce, wiszenia z jakąś koleżanką, czy tą dziewczyną, czy znajomą, to był standard, czasami 2-3 godziny, to już to, no, pamiętam, że najwięcej to było 5,5. No, także ta jakby kojenie tej depresji w ten sposób, jakimiś takimi kontaktami, choćby telefonicznymi, to też był hardcore. Chyba największy rachunek wtedy w TEPS-ie, jaki zapłaciłem, to było chyba 600 zł za stacjonarkę? Coś takiego. 500-600 zł, kilka rachunków takich miałem za telefon stacjonarny. Gdzie to były czasy 2002-2003. To jest niecałe 20 lat temu, to przecież były ogromne pieniądze. No ale czego się nie robi, żeby się wygrzebać z doła, żeby ukoić się, dopieścić. No i tak właśnie wspólnie pisałem, miała komputer od rodziców, no to tam nawet przenosiliśmy go, jak już tak wzięło się do takie ostre pisanie, pamiętam, że ona pisała gdzieś do godziny do północy, do pierwszej w nocy, ja wtedy spałem i się o pierwszej w nocy zmienialiśmy i ja pisałem na tym komputerze do rana praktycznie pracę i tak się wymienialiśmy codziennie, żeby tą pracę na czas napisać. I tak żeśmy cichaczem się spotykali, byli ze sobą. No i przyszły te wakacje, tam dostaliśmy się na Akademię Rolniczą, zdaliśmy te licencjaty. Zdaliśmy się na Akademię Rolniczą, pojechaliśmy tam, zdaliśmy jakieś te egzaminy czy rozmowy kwalifikacyjne. No i stwierdziliśmy, że może rodzice jak zobaczą, że tak się fajnie układa. No i też pojawił się temat wspólnego mieszkania.
No i na początku niby wszystko fajnie. Przyjęli, że zdaliśmy te licencjaty, że dostaliśmy się na następne studia, że chcemy studiować w Krakowie na rolniczy, bo tam mieliśmy taką furtkę stworzoną przez porozumienie szkół i profesorów. Pojawił się temat wspólnego mieszkania w Krakowie, żeby... Ja miałem jego mieszkanie w Tarnowie po rodzicach. No ale braliśmy pod uwagę po prostu, że tu będę opłacał, przyjeżdżał na weekendy, a tam będziemy wspólnie wynajmować. Na początku się rodzice zgodzili, ale później im się odwidziało. Wyszedł potężny kwas, ja wtedy też powiedziałem wiele niepotrzebnych rzeczy i to już w ogóle też zakaz spotykania się. Wtedy też takie restrykcje, pamiętam. Kolejne były rzeźnickie wakacje i darcie kotów z rodzicami. Wtedy jeszcze była chęć walki, ale też już się dołek znowu zaczął pojawiać i to konkretny. Przyszły studia w Krakowie. No i miała zakaz spotykania się, też miała przekazanie, że tam rok wyżej jej koleżanka studiowała, taka znajoma z rodziny, kolegujący się z rodzicami jej. Jak mam nadzieję, że to zrozumiała, po prostu powiedzmy. Znajoma rodziny studiowała rok wyżej, o. No, że będzie szpiegowała, jakby nas zobaczyła razem, to od razu ma podkablować. Później się okazało, że to raczej była ściema, ale myśmy w tą ściemę uwierzyli. Ale mimo wszystko gdzieś tam ukradkiem się spotykaliśmy. Ja stwierdziłem, że no okej, nie wyszło, to nie wyszło. Ona tam przez koleżankę znalazła pokój z dwiema innymi dziewczynami, z takimi siostrami. A mi została tak naprawdę na dobrą sprawę opcja tylko dojazdów do Krakowa codziennie na studia. Całe pocieszenie w tym, że ja lubię jeździć pociągami, bo inaczej bym zwariował do reszty. Choć z każdym tygodniem, z każdym miesiącem było coraz gorzej. Pamiętam, że wtedy gdzieś tam rozdawali te gazetki, bo Metro był i jeszcze jedna gazetka była. Rozdawali te gazetki takie darmowe na ulicach, ale pamiętam, że na ostatniej stronie Metro był jakiś taki artykuł o depresji. Ja go tak jakoś przeczytałem. Objawy mi się wydały podobne. Poszedłem na jakieś takie spotkanie, tam było organizowane. Gość mnie wysłuchał i skierował mnie właśnie na szpital uniwersytecki. To nie było długo, chyba to było 3-4 tygodnie po rozpoczęciu roku akademickiego. No to w końcu października, listopada. Skierował mnie właśnie do pani doktor psychiatry na szpital uniwersytecki. No to się od razu poszedłem zarejestrować. Zgodnie ze wskazaniami poszedłem, przepisała mi tabletki, no i zacząłem zażywać. Jazda codziennie tam i z powrotem. Czasem jak były naprawdę, to były chyba na drugim semestrze. Jakoś tak z WF-em było, że jakoś gdzieś tam pokątnie spałem w śpiworze, czy gdzieś tam u znajomych, bo jak mieliśmy zajęcia, ja z reguły wstawałem 5:30, żeby dojechać, chyba 6:20 często jeździłem. To no te wcześniej, jak były wcześniej zajęcia, 7:40, jak były później zajęcia, no do domu wracałem gdzieś tak 22:00-23:00 codziennie. No bo jak zajęcia się kończyły, to jeszcze staraliśmy się cichaczem spotkać gdzieś tam. Czasem osobno, czasem gdzieś tam razem przejechać na jej mieszkanie i tam spędzić czas, albo coś zjeść na mieście, ale też ukradkiem gdzieś tam starając się w miarę w odstępie od siebie iść, żeby nie za ręce, nie blisko siebie. No, te tabletki zaczęły w miarę pomagać, jakoś to tam było, ale sytuacja była patowa. No, rodzice w miarę możliwości starali się kontrolować, sprawdzali jej telefon, billingi, wszystko. Pamiętam, że wtedy wziąłem swój stary telefon. Wziąłem stary telefon, dokupiłem kartę, drugi abonament bez, samą kartę SIM i ona też swoje przechodziła, żeby tylko rodzice nie znaleźli tego telefonu ode mnie. One były jakoś tam połączone, jakieś pakiety były chyba. Nie wiem, jakoś tak po prostu znalazło się takie rozwiązanie. No, przed oczami mam jak, gdzie i w którym, jak podpisywałem tą umowę, pamiętam. W którym punkcie? Jeszcze wtedy ery. No, nie wiem, wtedy w erze telefon.
Także kombinowania było, stresu co niemiara, ale tak z tygodnia na tydzień, mimo tych zażywania tych tabletek, nie było nadziei na poprawę. Więc tak jeździłem, pamiętam, że już byłem tak czasem, raz byłem tak wykończony, że ja po prostu przespałem, ja się obudziłem, jak już pociąg wyjeżdżał ze stacji w Tarnowie. Więc chyba 2,5 godziny spędziłem czekając na pociąg powrotny w Dębicy na stacji, w kafejce internetowej. No. Ale trudno, trudno było. Pamiętam, jak mi kliknęło jakoś taki promyczek nadziei, który dał mi siłę do działania, to było jak poszedłem właśnie do pani doktor na kontrolę i tak właśnie zacząłem opowiadać, co tam gdzieś wyszło i że rodzice wychodzą z założenia, że jak utrzymują córkę, to rządzą jej życiem w każdym względzie. I taka myśl mi przyszła do głowy, no a dobra, co jak bym, no wtedy miałem rentę po rodzicach, można było z racji tego, że no, byłem w miarę dobrym studentem, miałem dobre relacje z profesorami, zwłaszcza z moim promotorem. No i to, że w razie czego, jakby była taka potrzeba, no to wziąć indywidualny tok studiów, znaleźć pracę, dorobić do renty, ona, że partnerka też w razie czego bym zaczęła pracę, no to co? Bagażówka. Cichaczem. Zgarnąć, porwać. Rodzice się listem dowiedzieli, no. Fakt był kwas o to, że wystawiliśmy z płatnościami te dziewczyny na mieszkaniu, choć tam też relacje nie były za dobre. Więc moja partnerka z ulgą się stamtąd wyprowadziła. Nawet nie miała skrupułów, żeby się spakować po prostu i w ciągu chyba godziny, czy nie wiem, chyba nieco, nie wiem, 40 minut trwało znoszenie rzeczy. Wcześniej wszystko spakowała, ten, tylko żeśmy znieśli do bagażówki i pojechaliśmy do Tarnowa z Krakowa. Także, że to pan. Mam takie porwanie za przyzwoleniem w swojej karierze życiowej. No, a rodzice się dowiedzieli z listu, bo nie miała nawet odwagi się do nich odezwać czy zadzwonić, po prostu wysłała im list, tak już też była wykończona psychicznie. No i faktycznie, biorąc ją do siebie, że tak powiem, odcinając pępowinę, zmieniły się trochę relacje. Oczywiście kwasów było co niemiara, też dużo ciężkich sytuacji, które też się przekładały na nasz związek, no ale stwierdziłem, że chcemy walczyć, chcemy być ze sobą i że wszystko będzie dobrze, że nam się uda. Po pół roku gdzieś wiem, takiej walki się w końcu ten, że już tam tak rodzice takich bajek naopowiadali, że tam u siebie, że już się tak kało pociekają, że już tak, też psychicznie są wykończenie, żebyśmy wzięli ślub, no to jak weźmiemy ślub, to będzie można to wszystko jakoś przekonwertować bliżej prawdy, albo w ogóle w stronę prawdy, dochodząc do prawdy. No to stwierdzimy, że już jak tyle walczymy, tyle jesteśmy ze sobą, to już na tamtym etapie było jakieś 3 lata. Coś takiego. No to bierzemy ślub, tylko że oni akceptowali cywilnego, więc trzeba było też wziąć kościelny, no to się to jakoś zorganizowało, też z różnymi perturbacjami, no ale że ja pamiętam, że ja po ślubie wyszedłem i wszyscy byli zdziwieni, że ja płaczę, ja po prostu czułem taką ulgę, mi się łzy lały po policzkach jakby z ulgi, ze szczęścia, a jakby też takie w cudzysłowie łzy zwycięstwa. Spoilerując na przyszłość, to małżeństwo nie wyszło. Powiem tak, ja dopiąłem swego, że rodzicom pokazałem, że będziemy razem. Oni też mieli rację, że nie pasujemy do siebie, choć tutaj ciężko tak wyrokować, bo tak żartobliwie mówię. Ciężko wyrokować, dlatego że może mogłoby być tak, że faktycznie nie pasowaliśmy do siebie, ale jak powiem, ich ingerencje nakręcały, powodowały eskalację i
eskalacje i te trudne chwile, które się w międzyczasie wszystkie wydarzyły, też mogły spowodować, że nawet gdy pasowaliśmy do siebie, no to się skończyło na tym, że doszliśmy do rozwodu. No. A doszło do tego właśnie, że moja partnerka, już wtedy żona była, już coś wcześniej była zazdrosna, ale już po ślubie właśnie te dużo znajomości jeszcze gdzieś tam się przewijało po Tarnowie, właśnie z czasów szkoły średniej, to co wcześniej wspominałem, więc jakieś takie po prostu spotkania, rozmowy, ze starymi znajomymi dziewczynami, to po prostu powodowały triggera. No i awantury, no i tak, a to tu jej nie pasowało, co na przykład jakby chodziłem do rodziny, no to moja babcia była strasznie zafikta, która się najpierw po śmierci mamy mną opiekowała, to swojej mamie mnie przekazał pod opiekę swoim rodzicom, on chodził do pracy. No to moja babcia miała strasznego świra na moim punkcie, strasznie się zafiksowała i strasznie się martwiła o mnie. To martwienie się też czasem mnie przytłaczało, dlatego z jednej strony z tego powodu rzadziej ją odwiedzałem, a później też było, że po prostu... Bo myśmy byli nastawieni w swoim związku, że wszystko razem, wszystko razem, wszystko razem. Nie da się tak. Trzeba sobie czasem od siebie odpocząć. No ale tutaj właśnie było, nie spotykaj się z tą, nie spotykaj się z tą, a ja tam nie chcę chodzić, a to. W końcu tak odsunąłem się, jakby się czułem jak w klatce. Pamiętam, jak koleżanka przyszła z kolegą, akurat moja żona ówczesna była w pracy, odwiedziła mnie koleżanka z kolegą, to po prostu mówi, że jak ja mówi, że jeszcze takiego mojego wyrazu twarzy to w życiu nie widziała, takiego spłoszonego zwierzęcia, a co to będzie, jak się moja dowie. Że ktokolwiek miał przyjść w odwiedziny i tam, gdzie też o nią też były pretensje, mimo że jakby nie było jakoś tak nic między nami, no ale że scenariusz się w głowie dopisywał. Więc ja to teraz widzę, jaki tam był brak poczucia bezpieczeństwa i to z lęków jakby wynikała ta zazdrość. Tak. Taki jest mój pogląd na ten czas, ale to już lata później. Bo, z 10 lat od rozwodu w tej chwili. Aha. Już nawet ponad 10, więc trudno. W każdym razie właśnie to zamknięcie takie od separowania od ludzi, gdzie ja po prostu potrzebuję kontaktu z ludźmi jakoś tak. Czerpię z tego energię i to spowodowało, że znowu była deprecha, znowu było po prostu szuranie poniżej mułu, na dnie. Zdarzyło się, że akurat pracując, wtedy chyba jeszcze była era, później przed tym, ale nic, w każdym razie pracując w komórkach, bo ja na początku pracowałem w ubezpieczeniach, potem się przeniosłem do Germanosa, do Ery, później przekształciło się to po miesiącu w Playa i później mnie przeciągnęła, bo akurat się zwolniło miejsce, przeciągnęła mnie moja żona, bo ona pracowała w jednym ze sklepów Ery, przeciągnęła mnie do innej placówki, gdzie się zwolniło miejsce, no i tak pracowaliśmy praktycznie w tym samym, tylko w różnych placówkach. No i właśnie jako jedną klientkę poznałem taką, powiedzmy, że taką dziewczynę typu wow. No to tak zaczęliśmy gadać, mnie tak strasznie do niej pociągnęło, wygadana, charyzmatyczna, tak. Że tak powiem, tak, bo tam miała problemy z internetem, chodziło o internet z telefonu do laptopa, żeby mogła korzystać z internetu, gdzieś tam się okazało, że też studiowała agroekonomię, tak jak ja, tylko kilka lat później i tak się z tych wspólnych rzeczy zaczęło, bo ja też byłem od takich technicznych rzeczy z racji tego, że się tym interesowałem. No i mnie pociągnęło do niej. No, ona też się tam mną zafascynowała. Powiedzmy, że do niczego nie doszło, choć chęci były ogromne. Bo się opamiętaliśmy w porę, no ale gdzieś to też wyszło i pieprznęło w moim małżeństwie. Można powiedzieć, że z tego też się wzięło, bo do tego czasu w życiu mi zdrada nie chodziła po głowie,
A wtedy ja po prostu przyjeżdżałem, praktycznie rano wstawałem, zwlekałem się z łóżka, jakoś coś tam jadłem. Wlokłem się do pracy, byłem na styk albo się spóźniałem. Później po pracy to już potrafiłem godzinę siedzieć w sklepie po zamknięciu, nic mi się nie chciało. Przyjeżdżałem pod dom, pół godziny siedziałem w samochodzie, żeby się w ogóle wywlec z tego samochodu. Zero energii, zero jakiegokolwiek szczęścia. No i pieprznęło. No myśmy się z tamtą dziewczyną opamiętali i do niczego nie doszło. No ale to niedługo później wyszło, no i zostało podpięte jednak pod zdradę. Kwas w domu niesamowity. No i zacząłem się zastanawiać, a co jest grane, że moja ukochana, obecna żona na tamten czas, z którą chciałem spędzić resztę życia, której ślubowałem, przestało mnie w ogóle jakby pociągać, kręcić, a tutaj nagle takie wow, po prostu absolutny kontrast. No i tak mi zajęło 2-3 miesiące. Zacząłem szukać. Pamiętam, że trafiłem na książkę Paula McKenny Zmień swoje życie w 7 dni. Trochę mi pomogła tam, trochę NLP, trochę właśnie takich metod rozwojowych i wytłumaczenia od strony właśnie takiej psychologicznej, psychoterapeutycznej. Sporo mi ta książka pomogła na tamten czas, plus w ogóle czytanie książki Pratchetta. Dzięki, właśnie pamiętam, jak wtedy mi wskakiwały różne odpowiedzi do głowy na moje pytania, wątpliwości. Później niedawno doszedłem do tego, że właśnie w terapii EMDR ruchy gałek ocznych, prawo, lewo, choć też i skośne dużo robią dobrego. Że właśnie wtedy mózg odblokowuje traumy, przepracowuje je i rozładowuje emocjonalnie. Ale właśnie to tak trwało parę miesięcy, no i kwas w domu, dzień w dzień. Ja załamany, moja załamana i wściekła na mnie. Później jak stwierdziła, że ona już nie będzie o mnie walczyć, bo to już nawet nie pamiętam szczegółów do końca, ale wiem, że jej się w pewnym momencie odwidziało i stwierdziła, że ona już nie będzie się o mnie starać. Gdzie ja nie tyle, że ją odrzucałem, co po prostu chciałem wiedzieć, co się stało, dlaczego, bo to mi po prostu nie dawało totalnie spokoju. No ale też przyszły, bo to było gdzieś w okolicach października, listopad, grudzień, właśnie blisko grudnia jej się odmieniło i zaczęła się spotykać gdzieś tam z jakimiś facetami, szaleć i w ogóle. Pamiętam, nie pojechała do rodziców na święta. Może tak powiem, eskalacja w domu trwała, ciężkich emocji. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ja po prostu wpadłem w takiego doła, że miałem po prostu tylko ochotę przejść przez mieszkanie i w kuchni wyjść przez okno z czwartego piętra, sobie polecieć na chodnik. Stwierdziłem, nie, o nie, coś jest. Wtedy byłem najbliższy samobójstwa chyba. Na tamten czas. To był taki najbliższy czas samobójstwa. Po prostu wyjść przez okno, pożegnać się i po prostu przejść i polecieć w dół. Ale wziąłem po prostu kluczyki i stwierdziłem, nie, biorę samochód, jadę, przejadę się, albo się rozpieprzę, albo wrócę do domu. Pojechałem pod górę Marcina, pod przekaźnik, tam koło kościółka. Kto był, to wie, kto nie był, to może Google Street View pokaże. Ale jest na górze Marcina taki przekaźnik radiowo-telewizyjny, maszt. Zresztą się interesowałem właśnie systemami teletransmisyjnymi, telefonią komórkową, takimi rzeczami, no to po prostu tam pojechałem. Była wtedy zarąbista mgła, pamiętam. Niewiele było widać. Potem posiedziałem tam chyba z pół godziny. Potem pamiętam, że zacząłem jechać w stronę domu. Już miałem skręcić z takiej głównej dwupasmówki w prawo w stronę mojego osiedla, ale pojechałem prosto. Pojechałem w stronę Lisiej Góry. Dojechałem do rozjazdu i sobie pomyślałem, a to jadę w prawo, na Mielec. No to jechałem na Mielec, dojechałem do Radomyśla, na rynku w Radomyślu zakręciłem, jechałem w stronę Tarnowa, patrzę, drogowskaz Szczucin, no to jadę na Szczucin.
No to pojechałem przez Szczucin, Dąbrowę, wróciłem, jakoś się uspokoiłem, poszedłem rano spać. Rano się budzę, pamiętam, że obydwoje rano wstaliśmy i jak mnie pieprznęło wtedy znowu, nie byłem w stanie przestać płakać. Zadzwoniłem do mojej kierowniczki zalany łzami, nie byłem w stanie się opanować. Powiedziała, dobra, dzisiaj masz dzień wolny, jakoś go odrobisz, masz się doprowadzić na jutro do stanu używalności. No to moja żona wtedy poszła do pracy rano, a ja zostałem w domu. Później tam znajomi przyjechali jakoś, mieli coś tam na uspokojenie, jakoś około godziny 15-16 mi chyba przeszło. Ale pamiętam, że znowu wtedy mnie pokierowali na opiekę całodobową. Lekarz mi wtedy przepisał pierwsze opakowanie leków antydepresyjnych i później już miałem iść do psychiatry po następną receptę. Miałem wtedy leki uspokajające i przeciwdepresyjne. I pamiętam, że jakoś tak się to też poskładało, że właśnie w Sylwestra podjąłem decyzję, że się rozwodzimy, że nic, że się nie dogadamy, nic z tego nie będzie. Tak, to było Sylwestra. Mniej więcej 2 tygodnie od tej sytuacji, gdzie mi te tabletki przepisały, po prostu stwierdziłem, nie, ja to sobie inaczej załatwię, ja nie chcę być na lekach do końca życia, ja znajdę przyczyny depresji, ja sobie z tym poradzę. Bez tabletek. Po prostu we mnie się wzbudziło takie poczucie, że depresja musi być uleczalna bez tabletek, bo tabletki to tylko wyciszają i tak zażywaj do końca życia. Ja stwierdziłem, nie, taki bunt się we mnie zrodził, ja sobie z tym inaczej poradzę. A małżeństwo się nie dało uratować, tam pół roku później się rozwiedliśmy. Też było grubo, bo do samego końca praktycznie mieszkaliśmy razem, więc były tarcia i niesamowite. No ale jakoś tak właśnie zacząłem się, wtedy się wziąłem właśnie za rozwój osobisty, za psychologię. No i tak się tak. Jakoś tam praca szła, jakoś tam lęki związane z tym, że no z dwóch pensji się zrobi jedna, jeszcze trzeba tam płacić dodatkowo, spłacić już na ten czas byłą żonę, jeszcze tam spłacać co miesiąc pewną kwotę, więc no trudno było. Ale niedługo później właśnie gdzieś tam zacząłem chodzić na fitness, najpierw zacząłem chodzić na tańce. Też kurs dla singli, z nadzieją, że kogoś znajdę, ale to też chodziło o taniec. No to przynajmniej się zająłem tańcem, coś tam się nauczyłem, 3 stopnie poszły. Później stwierdziłem, że kurde, przy tych szybszych tańcach mi kondycha nie pozwala się cieszyć tańcem. No to zacząłem chodzić, miałem kartę z pracy, taką fitness. Zacząłem chodzić po prostu po 2-3 godziny dziennie na fitness, na wszystko, co mi po prostu wpadło w oko w grafiku, co bym musiał spróbować. Jak kończyłem pracę od razu, sru na zajęcia. Chyba, że miałem dzień wolny, no to miałem troszkę większe to okienko. No i tak się zaczęła moja przygoda z Zumbą. Chodziłem na Zumbę 3-4 razy w tygodniu. W poniedziałki chyba wtedy było 2 godziny, to ja zostawałem na obydwie. No i później się pojawił temat instruktora i tak dalej. Jak się to tak prowadziłem, pracowałem powiedzmy 10-18, później gdzieś tam się zaczęły właśnie, jak zostałem instruktorem, pierwsze zajęcia, więc tak albo chodziłem na fitnessy, albo prowadziłem zajęcia, tych prowadzonych zajęć było coraz więcej. I jak pojechałem na jedno szkolenie, to właśnie tam jeden gość mówił, że właśnie on jest tylko instruktorem i on z tego chce się utrzymać. On się z tego utrzymał, tylko że on mieszkał w Warszawie, że gdzieś tam był chyba DJ-em. No ale że on nie ma żadnej jakiejś takiej etatowej pracy, tylko ten. No i to mi kliknęło, że ja tak chcę. No to jak już zajęcia się w miarę rozhulały i się
i się, jakbym poczułem na tyle pewnie, no to zrezygnowałem z pracy już wtedy w T-Mobile'u, no i zacząłem pracę jako instruktor. Tylko że może trochę za wcześnie wtedy zrezygnowałem, a może we właściwym momencie. W każdym razie, no to jeszcze wtedy nie byłem tak doświadczony, więc też dużo błędów popełniłem. Też wtedy jeszcze wyszło, że rozbiłem samochód jadąc na szkolenie zumby, z Zumby Toning. Taki byłem FIFA Rafa, że skończyłem zajęcia w piątek, to było w sobotę szkolenie. Nie odpocząłem, praktycznie tylko się spakowałem. No, nie odpocząłem po zajęciach, tylko od razu jazda do Poznania. 100 km od Poznania, czwarta w nocy, przysnęło mi się, utrata panowania, dachowanie i wylądowanie w rowie. Więc zostałem bez samochodu, a zajęcia miałem wyjazdowe poza Tarnowem, więc samochód był potrzebny. No to kredyt, bank, kredyt i kupić następny. Rata nie mała. No ale wtedy mi jeszcze łapało pracę w T-Mobile'u, więc zdolność kredytowa jak najbardziej była. No ale to właśnie uroki traum i depresji, gdzie nie do końca się podejmuje rozsądne decyzje. No ale właśnie tak zacząłem prowadzić tylko zajęcia. W relacjach z partnerkami, no to tam też właśnie wtedy zajechałem, no to można powiedzieć, że wtedy też jechałem z moją ówczesną partnerką, no to później gdzieś tam pociągnęło nas jeszcze bardziej do siebie, zaręczyliśmy się, ale nie potrwało to długo, bo też wszedł temat zazdrości, niepewności, rozleciało się to. Więc znowu jakiś dołek. Ale największa depresja, jaka się później pojawiła, to właśnie z tym, że różnie było z zajęciami. Jakby żyłem ponad stan, pieniędzy czasem brakowało, nie potrafiłem jakoś też. Znaczy jakby ta tląca się trauma, depresja ściągała mnie w dół, przez to jakby rozpieprzałem naprawdę fajne grupy z zajęć. I w pewnym momencie wylądowałem w bardzo trudnej sytuacji, że gdzie praktycznie depresja była coraz większa, coraz większa, coraz większa. Ja rozpieprzyłem wszystkie grupy, zostałem z niesamowitymi rachunkami do zapłacenia, bez pracy. Pamiętam, że wtedy były silne. Silne myśli samobójcze znowu depresja, brak siły, tylko jakoś ledwo wychodziłem z domu, po prostu jakoś im większa depresja była, tym zajęcia były gorszej jakości, więc traciłem klientki i przez to to po prostu samo nakręcająca się spirala zniszczenia. No a jak już praktycznie zostałem bez zajęć, to już dno. Wtedy mi pomagała moja następna, ówczesna partnerka. Jakoś mnie ratowała w tym wszystkim. No ale to też podkopało nasz związek, mój stan, moje podejście i wszystko. Była próba sił za granicą. Niestety zły czas. Znowu pieniądze poszły. No, doświadczenie nabrane wtedy cenne, ale wtedy faktycznie wróciliśmy, popróbowaliśmy wspólnie. Mieliśmy na życie po powrocie 50 zł. I co tu zrobić? Nie ma pracy, jedno, drugie, 50 zł w kieszeni i żyjcie. Oczywiście rachunki tam narastały, coraz większe problemy jak gdzieś tam były z tym wszystkim. I pamiętam, że też właśnie wtedy były niesamowite myśli samobójcze. Jakoś się udało z tego wygrzebać. Ja cały czas gdzieś tam się zajmowałem, już to był czas, kiedy znałem tresurę Matrixa i jakby to mi pomagało też, właśnie to, o czym mówił Andrzej Olek ja chyba tresurę poznałem pół roku albo rok po tym, jak to się zaczęło pokazywać na YouTubie, też jakoś to do mnie przyszło. Ja cały czas gdzieś tam
czytałem, słuchałem właśnie takich na temat terapii i różnych rzeczy, ale tak bardziej od strony duchowo-energetycznej, bardziej od tamtej strony mnie ciągnęło. Gdzieś tam YouTube, nie YouTube, strony, blogi, nie blogi, takie rzeczy. Cały czas gdzieś coś czytałem tydzień w tydzień, więc się to i wiedzy różnej uzbierało. Później się pojawiła tresura Matrixa, też właśnie sesje. Byłem i u Olega, i u Andrzeja. Też mi sporo pomogły. Gdzieś tam jeszcze jak pracowałem nawet w T-Mobile'u, to jeszcze gdzieś tam próbowałem iść do psychologa, ale po prostu już po drugiej wizycie widziałem, że pani psycholog nie kuma, totalnie czaczy i, że tak powiem, nasza współpraca nie będzie do niczego prowadziła, to będą tylko wyrzucone pieniądze. Także cały czas zbierałem jakieś informacje, umiejętności, ale ta depresja mnie przytłaczała w pewnym momencie. To tak jakby, tak się czułem, jakby leżąc w dołku, jakby ktoś podkręcił grawitację. I co jakiś czas po prostu już miałem tak nie, nie tak było nie, ta, to ciążenie było tak nie do wytrzymania, że stwierdziłem, że już chyba lepiej będzie skończyć ze sobą i sobie ulżyć w tym cierpieniu. No ale gdzieś tam to moje postanowienie gdzieś tam cały czas żyło i pomagało mi iść dalej. Pamiętam, raz jechałem na zajęcia właśnie. Olek też opowiadał swego czasu na którejś tresurze, że był bliski popełnienia samobójstwa. Ja pamiętam, że wtedy po prostu jadąc na zajęcia, jadąc tam, objeżdżając. No, ciekawe, że mówiąc o tym, mam jakieś nieporozumienie klaksonowe na skrzyżowaniu niedaleko, że właśnie zadzwoniłem do niego ze łzami, mając po prostu ochotę się rozpierdzielić na najbliższym możliwym rozjeździe samochodem. Jechałem wtedy na Zumbę, objeżdżałem autostradą i miałem ochotę po prostu się rozpieprzyć na pierwszym możliwym miejscu. Zadzwoniłem do Olega i się go pytam, jak on sobie poradził, jak już był taki bliski samobójstwa, coś tam ze mną pogadał, jeszcze dojechałem na miejsce, chwilę pogadaliśmy, jakoś tak, taki już sponiewierany, już trochę łzy puściły, nie płynęły, no to jakoś te zajęcia wtedy poprowadziłem, choć pamiętam, że też niewiele osób było. No ale jakoś to poszło. Więc wtedy był drugi raz, kiedy byłem najbliższy samobójstwa. No później gdzieś tam się trafił właśnie temat sprzedać mieszkanie po tacie, pospłacać długi, jakoś stanąć na nogi. Właśnie pojawił się temat, to poszedłem na taksówkę. No, początki taksówki były w miarę, tylko że później wszystko zaczęło niesamowicie drożeć. Stawki na taksówce przestały być sensowne, a nie zanosiło się, żeby w ogóle były wyższe, więc jakby zarobki stały w miejscu albo malały, a opłaty rosły. Tak jeszcze znośnie było, dopóki miałem niski ZUS. Jak przyszedł wysoki ZUS, to już w ogóle się klapa zaczęła. Chyba w ogóle ja wtedy właśnie, że tak powiem, sam sobie tą klapę sprowadziłem, jak sobie tak myślę, no ale to też jakby coraz więcej, żeby jakoś wyrobić, to było coraz więcej jazdy, więc też było przeciążanie organizmu, wszystko się zaczęło odbywać kosztem snu, sen stał się walutą, zacząłem go przeliczyć na pieniądze, które mogę zarobić, żeby będę krócej spał, to chociaż tu trochę zarobię, no i znowu zaczęła się depresja nakręcać. Gdzieś w międzyczasie też jakieś zajęcia zumby się pojawiły, to mi też pomagało przetrwać jako ruch oderwania od tej taksówki, bo to jest, zresztą naprawdę tą robotę trzeba lubić. Ale też w międzyczasie właśnie cały czas stresu Matrixa się interesowałem, zajmowałem, cały czas zdobywałem wiedzę i jakoś tak stopniowo, warstwa po warstwie, jakbym obierał tą cebulę, czasem płacząc, nie płacząc, docierałem do sedna mojej depresji.
jak się jeszcze pojawił Feldenkrais jako sposób podejścia, jako powiedzmy metoda, która nie jest metodą. Ale też właśnie na przykład obserwując koty, jak na przykład okazują stres, tak zwany falujący grzbiet. Też połączyłem to właśnie z Feldenkraisem i właśnie też sporo wyszło z mojego ciała, z układu nerwowego. Pamiętam, że właśnie coś też było takiego, że byłem jakaś taka właśnie nienawiść do siebie wyszła, że miałem ochotę po prostu jechać i się zabić. To był taki trzeci raz, kiedy byłem bardzo bliski popełnienia samobójstwa. Wtedy pamiętam, ja się zaszyłem pod kołdrą. 5 godzin trwała taka sesja na sobie z przerwą na jedzenie, ale pamiętam, że wtedy 5 godzin mi to zajęło, czy 5,5 godziny po prostu leżałem i tylko uspokajałem domowników, czy domowniczkę, że jest ok, mam wszystko pod kontrolą, spokojnie, po prostu musi to przejść. To był taki kulminacyjny moment, gdzie taką najsilniejszą chęć zabicia się miałem. Od tego czasu to zaczęło ustępować i epizody depresyjne też już nie były takie silne. Później się już właśnie pojawiły metody, tam jak czytałem tego Bessela van der Kolka, właśnie EMDR też mi dużo pomogło. Później weszły metody neuroświadome. To wszystko tak rozładowało właśnie jakieś traumy wewnętrzne różne, że depresja przestała się praktycznie pojawiać. Jeżeli jest, to jest po prostu dołek na kilka godzin lub góra kilka dni, ale jest to w miarę znośne. Ale nie, już taki kilkudniowy to już bardzo dawno nie był. Ale tak doszedłem, to już depresja tak jest uleczalna, można z niej wyjść, tylko wymaga dużo pracy. Wymaga dużo pracy i dużo terapii, żeby uwolnić swój mózg, swój układ nerwowy od traum, swoje ciało. I to zaczyna ustępować. Zaczyna się inaczej patrzeć na świat. Właśnie metody neuroświadome pozwalają na przykład właśnie uelastycznić swoje życie, znajdować nowe możliwości. Możliwości pozwalają dokonywać wyborów. Przychodzi pewien spokój. W tej chwili na przykład parę dni temu też jakoś tak jak mi pozamykali całą branżę. Zostałem znowu bez pracy. Jeszcze takie właśnie myśli samobójcze były na wiosnę, jak przyszedł ten lockdown covidowy. To też były takie, co ja zrobię, z czego ja opłacę, ale chyba tak do 2 tygodni trwało takie wewnętrzne i zewnętrzne tarcie. To po prostu oglądałem seriale, nadrabiałem zaległości, które zawsze chciałem oglądać i jakoś to poszło, a ostatnio właśnie, jak znowu się pojawiły jakieś takie dołki, że zostałem bez pracy, bez pieniędzy, bez możliwości zarobku pieniędzy, to znowu się pojawiło jakieś tam takie rozwiązanie poprzez samobójstwo, tylko że to już nie były takie raz, że to nie były uporczywe myśli, to były po prostu takie przebłyski. To już nawet nie trwało sekundy, tylko krócej. No okej, jest taka możliwość, ale ja też mam inne możliwości i je wykorzystam. To się po prostu pojawiło jako taki stroboskop. Więc im więcej się zajmuję właśnie tematami pracy z układem nerwowym, to już można powiedzieć, że ja już depresję mam tylko we wspomnieniach. Okej, mam czasami doła, mam załamkę, ale to już może jest góra kilka dni trwa. Jak już naprawdę nie wiem, co zrobić, to po prostu siadam i rozwiązania się z czasem pojawiają. No właśnie, ciekawe efekty. No. Niezły synchro na koniec. Z drugiego pokoju. No nic.
czuję, że co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Co jeszcze będę miał powiedzieć, to już będzie w następnych filmach. A jeśli chodzi o ten o depresji, to tyle. Trochę to trwało. Ale trwało ile miało trwać. Bez przedłużania. Jak coś, to zapraszam do subskrypcji, do kontaktu. Jeżeli ktoś by chciał mnie wesprzeć finansowo, no to zapraszam do kontaktu. Jeżeli ktoś by potrzebował sesji indywidualnej, też zapraszam do kontaktu. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, niech się po prostu odezwie. Można popracować, można sobie pomóc. Czasami efekty bywają naprawdę szybkie i zaskakujące. No, także dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.